Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zapraszam Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertrack. Opole, 19-21 lipca. Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku programu Na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Następnego youngtimera, kolejną przestrogę prosto z drogi, ostatnią relację z krzyżowej. Porady i wyjaśnienia eksperta, używkę XXL. W drogę! Wszyscy na pewno gotowi, czekacie na nowe materiały, ale zaczniemy jak zwykle stroboskopem. Z przyjemnością informujemy, że program Na Osi objął patronatem medialnym 14 zlot pojazdów pożarniczych, który odbędzie się od 5 do 7 lipca tego roku w Główczycach na Opolszczyźnie. Najbardziej widowiskowym elementem tej imprezy jest sobotnia parada wozów strażackich. Zlot ma też coś, czego nie ma żaden inny – wielki strażacki prysznic, czyli pokaz lania wody ze wszystkich sikawek obecnych na zlocie. Kto może, niech przyjeżdża do Główczyc między 5 a 7 lipca, a kto nie da rady tam być, niech ogląda Na Osi. Obiecujemy pokazać obszerną relację z tegorocznego Fire Truck Show. „67 lat temu, 4 lipca 1957 roku w Turynie, miała miejsce premiera Fiata 500. Nazwa pochodziła od pojemności silnika. Dwucylindrowa, chłodzona powietrzem jednostka miała dokładnie 479 cm sześciennych i oferowała 13,5 konia mocy. Autko doczekało się kilku zmian wizerunku i mocniejszych silników, a przez 18 lat wyprodukowano ogółem ponad 4 200 000 egzemplarzy samochodu. Bez żadnych wątpliwości można powiedzieć, że 500 zmotoryzowała Włochy, a żywiony do niej sentyment dał o sobie znać w roku 2007, kiedy legendarny model powrócił w całkiem nowej odsłonie. Przyjrzymy się teraz samochodowi z drugiej ręki. Zobaczcie, ile trzeba do niego dołożyć. Sezon budowlany trwa w najlepsze, więc może się przydarzyć nagła potrzeba rozszerzenia floty o kolejną betoniarkę. Jeśli nie ma czasu na oczekiwanie na nowy pojazd, to trzeba poszukać używanego. Na przykład takiego, na jaki trafiliśmy w Trakporcie. Samochód, który dzisiaj tu widzimy, to są samochód marki Mercedes, klasyczny Arox 3240. Betonowa mieszanka klasyczna, co ma na sobie zabudowę sztetar 9 metrów kubicznych, czyli dość klasyczna zabudowa. Ten samochód jest 2018 roku, ma bardzo niedużo przejechanych, czyli 85 tysięcy kilometrów. Konfiguracja napędów to jest 8x4. Interesujący pojazd, ale zaraz sprawdzimy, co trzeba przy nim zrobić. Po szczegółowych oględzinach i sporządzeniu listy zakupów udaliśmy się do hurtowni Opoltrans. Wszystkie ceny podawać będziemy netto. Potrzebujemy 4 opon na osie przednie.
Za Triangle zapłacimy 3866 zł i 32 grosze. Za Kelly 4898 zł i 4 grosze. Naprzód potrzebne są też klocki hamulcowe na dwie osie. Za Lumagi zapłacimy 722 zł i 76 groszy. Za Juridy 623 zł i 10 groszy. Z kolei z tyłu na ostatniej osi wybite są tuleje resorów. Komplet tańszych kosztuje 70 zł i 72 grosze, a droższych 130 zł. Wymienimy też olej w silniku oraz komplet filtrów. Doradca zaproponował oleje Wolf i Shell. Za 40 litrów pierwszego trzeba dać 566 zł i 54 grosze, za taką samą ilość drugiego 713 zł i 58 groszy. Za najtańszy filtr oleju zapłacimy 77 zł i 86 groszy. Najdroższy to wydatek 124 zł i 39 groszy. Filtr paliwa kosztuje od 169 zł i 44 groszy do 317 zł i 89 groszy. Filtr powietrza mamy od 250 zł i 7 groszy do 323 zł i 36 groszy. Filtr kabinowy kosztuje 70 zł i 39 groszy, a osuszacz od 100 zł 27 groszy do 110 i 56 groszy. W sumie, wybierając pozycje najtańsze, zapłacimy 5794 zł i 71 groszy, za najdroższe zaś 7410 zł i 97 groszy. Różnica wynosi nieco ponad 1600 zł. Warto więc kupować rozważnie. Ale wizyta w Opoltransie to także sposobność skorzystania z licznych akcji promocyjnych. Przykładowo, przy zakupie filtrów Hengst za co najmniej 800 zł dostaniesz 14-elementowy komplet kluczy za 1 grosz, a za 1200 zł zestaw 26 kluczy. Z kolei przy zakupie produktów Nissens za minimum 500 zł za 1 grosz będzie czapka, biodrówka lub odświeżacz klimatyzacji, a za 1200 zł za 1 grosz będzie torba turystyczna albo 9-elementowy zestaw Torx. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronach Opoltransu. A z nami jest już nasz ekspert, Rafał Kochanowski z firmy Trans Expert. Mam do ciebie pytanie. Przeszliśmy mnie na ty, jakby co. Pan Mateusz z Gniezna pyta. Kierowca zatrudniony w Polsce dojeżdża do pracy w Niemczech busem. Po dojechaniu wykonuje wpis manualny i oznacza gotowość od na przykład 6 godzin. Jaki kraj rozpoczęcia należy zarejestrować? Niemcy? Czy trzeba zarejestrować, że granice przekroczyło się busem? Jak to jest, Rafał? No, ja bardzo poprawnie, że tak powiem, tutaj ten kierowca się zachowuje zgodnie z przepisami, rejestruje aktywność dojazdu do pojazdu ciężarowego, który jest poza bazą firmy, poza siedzibą przedsiębiorcy, poza jego miejscem zamieszkania. I teraz tak, artykuł 34 ustęp 7 mówi, że kierowca wpisuje symbole krajów, w których rozpoczyna swój dzienny okres pracy. I to jest takie trochę niezdefiniowane. Dzienny okres pracy jest niezdefiniowany. Zdefiniowany jest dzienny okres prowadzenia, jest zdefiniowany, co to jest odpoczynek, ale dzienny okres pracy jest tak nieokreślony w tych przepisach. To po pierwsze. Więc przed tą dyspozycją absolutnie przy wprowadzaniu wpisu manualnego, bo to jest taka procedura, że my się cofamy wstecz, tak? Wsiadamy do auta ciężarowego w Berlinie, bo do tego auta dojechaliśmy tym busem, wkładamy kartę, logujemy się i cofamy się w czasie i piszemy, że dyspozycja trwała tam od godziny tam jakiejś 14. Tam nie ma obowiązku wpisywania symbolu kraju, bo to nie jest żadne rozpoczęcie dziennego okresu pracy, bo to, mówię, nie jest zdefiniowane. A ja nie będę wymyślał teraz definicji na prędce. Wkładając tą kartę, robiąc ten wpis manualny, nie wpisujemy również przekroczenia granicy busem, bo też przepisy nie określają, że jadąc busem mamy wpisywać przekroczenia granic, także nie. Dopiero tam w tych Niemczech, już po całej procedurze wpisu, symbol kraju Niemcy
przed kolejnymi naszymi czynnościami, które będziemy już wykonywać, a to będzie czynność jazdy, czynność innej pracy, więc tutaj już można powiedzieć, że to są czynności zaliczane do dziennego okresu pracy, bo nazwane są pracą. Tak, chociaż definicji tego nie ma, ale są nazwane pracą i wtedy tam ten symbol Niemiec wpisujemy. Tyle. Powiem ci taką anegdotę, bo pracowałem kiedyś w firmie, która miała autobusy i weszły pierwsze tachografy cyfrowe na kartę. Jeździł tam mój znajomy Benek, którego pozdrawiam, i nie umiał obsługiwać tego tachografu. Zepsuło się auto i poszedł spać. Przywiózł całą reklamówkę wydruku, rzucił na stół i mówi: ja się nie umiem tym obsługiwać. Także był problem, bo to trzeba było później prostować. Naprawdę był poważny problem, także no, trzeba się na tym znać. Obsługa tak samo tachografu, to jak obsługa tokarki. No, musimy tak się na tym znać, bo sobie zrobimy krzywdę. Dzięki, Rafał. Jak zwykle na temat. A ja chciałem was zaprosić na jubileuszowy Master Truck Show 19-21 lipca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Bądźcie tam z nami, bo naprawdę będzie przednio. Będą super ciężarówki, będą czołgi, będzie wiele świetnych rzeczy. Przez cały czas macie możliwość wynajęcia profesjonalnych hal warsztatowych stworzonych przy oddziałach Opoltransu. Pomyślcie o tym, a już w trzeci weekend lipca spotykamy się na Master Trucku, gdzie również będziecie mogli porozmawiać z przedstawicielami hurtowni. Szczegóły znajdziecie na social mediach Opoltransu, jak i naszych. Jeżeli jeszcze nie jesteś klientem Opoltransu, możesz to zrobić przez Master Truckiem. Widzimy się! A teraz zapraszam was na krótką przerwę, po której zobaczycie. Następnego Youngtimera. Kolejną przestrogę prosto z drogi. Ostatnią relację krzyżową. Wracamy za moment. Zapraszam na ostatnią część relacji skrzyżowej. Popatrzcie. Jednym z głośnych postulatów polskich przewoźników jest przejęcie przez państwo kosztów wymiany tachografów. Dzieje się tak w Niemczech, dlaczego nie mogłoby i u nas, pytają transportowcy. O tym i o wielu innych problemach branży TSL dyskutowano w czasie spotkania przewoźników w Krzyżowej zorganizowanego przez Polską Unię Transportu. Faktycznie koszt wymiany tachografów na urządzenia inteligentne jest niemały. Kilka tysięcy złotych za nowy egzemplarz, pomnożone przez 100 pojazdów w firmie, urasta do kwoty, jaką w salonie należy uiścić za topowe modele samochodów. Nie każdego na to stać, zwłaszcza w krótkim czasie. Ale dostawcy tachografów dostrzegają rzeczywiste problemy z tym związane. Są dwie kategorie ludzi. Część zdaje sobie sprawę, że trzeba to wymienić i regularnie wymienia swoje tachografy. Natomiast część ludzi niestety odkłada to na koniec. I to jest duży problem, tak? Ponieważ serwisy mają swoją siłę przerobową i kiedy wszyscy końcem roku wyruszą, żeby wymienić tachografy, zabraknie po prostu miejsca dla wszystkich. A wówczas ceny tym bardziej wzrosną i trzeba będzie posiadać znacznie większe kwoty niż przy systematycznej wymianie. Rada jest prosta. Nie ma co odkładać w czasie zabiegu ani liczyć na cud. Trzeba działać. Mimo ponurych nastrojów w branży pojawiło się światełko w tunelu. Udało się zawiesić planowany strajk generalny branży transportowej i trwają konstruktywne rozmowy rządu z przewoźnikami. Ale nie tylko. Obserwujemy bardzo duże przygotowania do odbicia, ale także i duży sukces przedsiębiorców, którzy na ten kryzys przygotowali się odpowiednio wcześniej. Tym z kolei przedsiębiorcom oferujemy optymalizację podatkową i zaopatrzenie ich planów sukcesyjnych. Co oznacza, że rodzinne firmy transportowe z większą starannością niż dawniej zastanawiają się nad przekazaniem biznesu w ręce następców lub spadkobierców. Opracowanie strategii prawnych w tym zakresie chroni przed upadkiem przedsiębiorstw w fazie bezkrólewia, jakie może się pojawić, kiedy założycieli zabraknie. Jak widać, transport nie pozwala się nudzić, ale wymaga dalekosiężnych planów.
Także Polska Unia Transportu widzi światełko w tunelu. W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury jest pozytywnie nastawione do naszych postulatów, natomiast pozostałe ministerstwa, które za to odpowiadają, niekoniecznie. Zwalają to na barki Ministerstwa Infrastruktury, a samo Ministerstwo Infrastruktury nie może podjąć spraw związanych z ZUS-em czy z podatkami. Trzeba jednak mieć nadzieję na pozytywne zmiany, bo tylko nadzieja podtrzymuje polskich przewoźników przed likwidacją przedsiębiorstw. Transport przeżył już nie jeden kryzys i ma spore doświadczenie w wychodzeniu z ostrych zakrętów. Przewoźnikom życzymy więc wytrwałości i powodzenia. Zmienimy teraz temat, zajmiemy się wypadkami drogowymi. Słuchajcie, teraz sprawdzimy, jaka farba jest położona obok mnie na drodze, czy jest chropowata, czy jest gładka. To idziemy. Słuchajcie, ta farba jest niestety, ale jest gładka, nie ma żadnych wychropowaceń i jest po prostu śliska. Pamiętajcie, aby nie jeździć po białych pasach. Miasta robią przetargi. Osoby, które wygrywają takie przetargi, mają później mniejsze środki na konkretne farby. Farba, którą powinna być malowana jezdnia, powinna być chropowata, ma odpowiednią strukturę. Natomiast farby, które są wybierane przez osoby, które wygrały te przetargi, zazwyczaj jest tania, co daje efekt później poślizgu na jezdni. A teraz zapraszam Was do studia, do cyklu Nie zabijaj i nie daj się zabić. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Wachowski z Magdaleną Plich. Oczywiście, jak co tydzień, będziemy omawiać zdarzenia drogowe i będziemy je oceniać, dlaczego się wydarzyły, dlaczego to się stało, kto był winny i tym podobnie. A ja postaram się z mojej strony, jako motocyklistki, spojrzeć na to innym światłem. Także zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Taka ciekawostka, no zobaczmy, jedzie sobie autobus, mija drugi autobus, to znaczy wyprzedza, bo te autobusy są w ruchu, tak? Mhm. O ile dobrze pamiętam, jest przepis, który nie zabrania tego, takiej jazdy. Natomiast tutaj ewidentnie osoba kierująca motocyklem nie zachowała ostrożności w ogóle żadnej. Czyli wina motocyklisty. Wina motocyklisty. A ja znowu jako policjant bym tu przyszedł i powiedział, tak, proszę pana, pan wyjeżdżał z bocznej, pan się powinien upewnić, przewidzieć, że tam może jakiś skuter szarpany główną jechać, tak? No zgadza się. No i co, ja bym tu taką obopólną winę dał. Tak, to jest obopólna wina, zgadza się. Obopólna wina, no bo to... Powinien jednak... Kierowca samochodu powinien przewidzieć, że tam może ten motocykl się znaleźć. Motocyklista również. Tak, jakbyś to nazwał? Nieprzyjemny pocałunek. Bo tutaj się tak... Pocałunek idealny. Za krzaka. Tak. Tutaj jakby z autobusu, ale... No, tak jak było widać na załączonym obrazku, oceniliśmy to z Magdą. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii. Piszcie do nas, lajkujcie nasz kanał przede wszystkim. Subskrybujcie, lajkujcie i tak. Piszcie w komentarzach, czy też macie taką samą opinię jak my. Podzielcie się z nami Waszą opinią, a ja już zapraszam do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić, już za tydzień w programie Na Osi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tego cyklu nie da się zakończyć. Zapraszam teraz branżowych dziennikarzy, żeby opowiedzieli nam o youngtimerze. Pojazd z niedawnych czasów, ale nadal spotykany na drogach, to Volkswagen Transporter Doka, czyli wersja z kabiną załogową. Co o nim sądzą nasi krytycy? Czy pojazd z początku XXI wieku nadal może cieszyć użytkowników? Okazuje się, że tak. Volkswagen Transporter T5 występuje w 4 podstawowych wersjach nadwoziowych. Furgon,
kombi, skrzyniowy i skrzyniowy z podwójną kabiną. Nazwa Doka to skrót od niemieckiego Doppelkabine, czyli kabina podwójna. To bardzo roboczy pojazd, ale omawiany przypadek mocno odcina się od brudnej roboty. Rurowanie z przodu, pałąk na skrzyni ładunkowej, terenowe opony – to wszystko wskazuje na inne zastosowanie tego transportera. Volkswagen Transporter piątej generacji, czyli T5, no już niewiele ma wspólnego ze swoim protoplastą z 1950 roku, ale też i znacząco różni się od swojego starszego brata, czyli modelu T4, który także nadal jest spotykany na polskich drogach. Ale T5 to już inny samochód, jest bardziej osobowy, komfortowy, bardziej elegancki. A T4 to był jeszcze niestety traktor. Koncepcja pozostała taka sama jak u poprzednika, tylko ją unowocześniono. Całkowicie stalowe nadwozie jest częściowo ocynkowane. Ta samonośna konstrukcja spoczywa na niezależnym zawieszeniu wszystkich czterech kół. Jest ono dosyć twarde, ale wystarczająco komfortowe. Transporter z podwójną trzydrzwiową kabiną może zabrać na pokład 6 osób. Kabina jest wygodna i ergonomiczna, a fotele zapewniają wygodną podróż. Bardzo fajnym rozwiązaniem i praktycznym jest też schowek ukryty pod kanapą. Z napędem synchro i odpowiednimi oponami taki Volkswagen pociągnie naczepę podłodziową, oczywiście dużej łódki, albo przyczepę do koni. Jakby nie patrzeć, to pojazd rekreacyjny, solidny, praktyczny i oczywiście wygodny. A jak się znudzi, to dostaniemy za niego dobre pieniądze. I tym pozytywnym akcentem dziękujemy Wam za przybliżenie kolejnego bohatera nie tak dawnych czasów. To już wszystko, co mieliśmy na dziś, a w następnym odcinku zobaczycie Grunciarza w akcji, Ostrzeżenie przed głupotą na drodze, Relacje z ciekawej imprezy, Porady i wyjaśnienia eksperta, przypominam Wam o naszych mediach społecznościowych, czyli TikTok, Instagram, Facebook. Bądźcie tam codziennie. To do następnego. Trzymajcie się. I na Master Truck zapraszamy. Jeszcze raz. Słuchajcie, Ola, Andrzej robią kawał dobrej roboty i przyjeżdżajcie na Master Trucka 19-21 lipca 2024 Opole, lotnisko. Bądźcie tam i pamiętajcie, że pasja łączy. Zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu MasterTruck, Opole 19-21 lipca. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Kotwantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.